Hejka, Ola Koźlek, ze mną jest Ostry. Ja bym chciał powiedzieć, że my się nie pierwszy raz spotykamy, bo widzieliśmy się na randkach u Czajnika. Tak. Nie, miło, wspominam miło. To my. Ciekawe, czy ktoś będzie pamiętał, czy w ogóle z tych widzów będą kojarzyli ten odcinek. Wydaje mi się, że będą. Tam tak? To zrobiło dużo widzów, no. Ja mam nawet zdjęcie jedno zapisane, jak udawaliśmy króla i królową lodu. Chyba tak? No były takie momenty. Coś było, dobra. Wracając, jak po konferencji, bo to jest twoja pierwsza konferencja, jak się czułeś? Dobrze, takie trochę zamieszanie straszne było. Pogłos jest tam bardzo na tej sali i ciężko zebrać myśli, jak się mówi, ale oprócz tego jest git. Nie chcę, żeby to było traktowane jako wymówka, więc jeżeli wypadłem źle, to jestem po prostu pizdą, nie bierz się tego tak pod uwagę. Okej, okay, to twoje słowa. Gdzie? Nie, zajebiście. Dobra, to by było na tyle, nara. Powiedz mi, bo ty jesteś mega pewny siebie. Nie boisz się, że wchodząc do oktagonu przy takiej publice jednak ta głowa ci siądzie? Nie. Zdecydowanie. Zdecydowanie nie. Nie boję się dlatego, że brałem udział już w dużej ilości wydarzeniach. W dużej ilości wydarzeń też mam zamiar brać udział. No i tyle, co mogę powiedzieć. No i od dawna już działam w internecie, więc mnie takie rzeczy nie stresują. Mam wrażenie, że po prostu to już jest trochę nasza praca, nie? Więc nie. A jak się czujesz z tym, że jednak jesteś mało rozpoznawalną osobą w sumie? Nie. Przeszkadza ci to trochę? Dlaczego ty mnie tak obrażasz? Znaczy wśród ogólnie tutaj... Mi się wydaje, że wśród fejmu bardziej niż mało rozpoznawalną osobą, bo to, że nie mamy gdzieś takich bardzo rozbudowanych Instagramów, to nie znaczy, że nie jesteśmy rozpoznawalni, bo myślę, że przez to głównie ludzie definiują w internecie, czy ktoś jest rozpoznawalny, czy nie. No a gdzieś jednak robimy bardzo, bardzo, bardzo duże wyświetlenia na filmach i gdzieś ta rozpoznawalność mi się wydaje, że się już mocno stworzyła, nie? A uważasz, że wchodząc tutaj do fejmu, przyciągniesz trochę publikę do kanału Czajnika, że przyjdą ci widzowie, czy jednak dalej zostaniecie przy tej swojej widowni takiej, no powiedzmy, dziecięcej, tak to mogę określić? Właśnie wydaje mi się, że my nie mamy dziecięcej widowni, że taka jest też budowana narracja bardzo wśród internetu. Wiadomo, że my robimy filmy na przykład na Czajnika 2.0, mamy parę tych kanałów tam. Na Czajnika 2.0 robimy filmy takie luźniejsze, które powiedzmy, że są dedykowane bardziej dla młodszych odbiorców, ale na przykład filmy na głównym Czajniku są moim zdaniem dla dorosłych. Teraz wrzuciliśmy film, w którym Czajnik był 50 godzin zakopany, pogrzebany żywcem pod ziemią. I no to wątpię, że to jest film dla dzieci na przykład, nie? No ja podziwiam, ja bym się chyba nie odważyła. No właśnie, więc wątpię, że to jest film dla dzieci. Myślę, że od jakiegoś takiego pół roku, 8 miesięcy na Czajniku staramy się tworzyć taki mocniejszy już content bardziej właśnie dla wszystkich. Tylko, że my wypuszczamy bardzo mało filmów, dlatego też może nie zostało to trochę tak odebrane wśród społeczeństwa. Po prostu, wiesz, mają filmów na przykład 4 w 8 miesięcy, no to nie odczuli tego, że nagle robimy content dla starszych. Mi się wydaje, że po prostu każdy znajdzie coś dla siebie na którymś z kanałów i to tak to mniej więcej prowadzimy. A jak odbierasz te randki w GOAT? Nie jest to trochę taki pomysł trochę wasz? Bo wy też mieliście ten jeden odcinek. Właśnie mocne jest to, że ludzie nam piszą w komentarzach, że ten, że my zajebaliśmy od GOAT randki i tak dalej. W momencie, w którym my żeśmy to zrobili na kilka miesięcy przed nimi, to jest śmieszne, zabawne trochę. Potwierdzam, ale... ja potwierdzam, że tak było. Zabawne, nie? Ale nie, bo to też nie jest nasz format. To jest format brany, czy to z zagranicy, czy to z teleturniejów, telewizji. To jest, wiesz, relacje damsko-męskie są już tematami, że tak powiem, przewijanymi się od setek lat. Więc nie traktujemy, mi się wydaje, tego w jakiś sposób taki negatywny. Rozumiemy, jak ta branża działa i w sumie kibicujemy. Ja zajebiście oglądam GOAT na przykład, nie? Bardzo mi się podobają. Ten ostatni film taki był troszkę kontrowersyjny bardziej, ale generalnie to zajebiście mi się ogląda. Wolę Ambasady niż GOAT, ale GOAT też fajnie. A powiedz mi, bo Kasper tam pokazywał na jednym z wywiadów z Wrzoskiem bodajże fragment twojego chyba sparingu, czy tam walki z Justkiem, dobrze kojarzę? Czy... Może tak być, no. I mówił, że jeżeli od tego momentu nie trenowałeś, to jest bardzo słabo z tobą. Masz no. słaby ten jakby staż powiedzmy treningowy, ale jeżeli trenowałeś, to może coś z tego być. Co mogę powiedzieć? Czy trenujesz najważniejsze? Nie trenuję. Śmieszy mnie to trochę, że Kasper musiał przefiltrować rok naszego kanału, jakiegoś czwartego też w ogóle, żeby dokopać się do jakiejkolwiek informacji. To miał w ogóle chyba podesłane podobno od kogoś. Tak, na bank miał podesłane, no zdecydowanie. Mi się wydaje, że ludzie mu podsyłają takie rzeczy na bank. Więc spoko, no fajnie, bo trochę widać, że się łapie brzytwy, bo nie wie totalnie z czym będzie się mierzył i to jest fajne, bo... W końcu, co chcesz pogadać? Daj mi tą koszulkę, kurwa, w końcu! Daj mi koszulkę! Ostatni wywiad! Więc... Taką przepoconą. Ja to, no! Ja to już mówiłem chyba gdzieś właśnie,
że spoko, fajnie, bo walka będzie ciekawsza, nie chcę wchodzić na przeciwnika, którego zmiażdżę od razu, więc spoko, że on szuka jakichś rzeczy i stara się budować swoją pewność siebie. Ale kurwa, no na czym on buduje swoją pewność siebie? No na tym, że znalazł filmik jeden w internecie, no spoko, no ale... A ty coś znalazłeś na niego, czy nie szukasz? Ja wiem, jak on walczy, wiem, jak on się bije, więc to on jest taki w takiej jednej wielkiej niewiadomej. Ja na całe szczęście nie muszę się niczym przejmować. Ja jestem tutaj underdogiem, mam rekord, mam kurs 4 z hakiem, więc ja się niczego nie boję. A jak przegrasz, to na przykład zaważy to na tym, czy będziesz chciał iść dalej w to, czy odpuszczasz, czy to jest ta jednorazowa przygoda, czy w ogóle się nie będziesz przejmował wynikiem? Ja nie przegram. I takie mam podejście, bo uważam, że w momencie, w którym przyjmujesz wagę do świadomości, że jesteś w stanie przegrać, to już przegrałeś. Mhm. A skoro nie trenujesz i trzymasz się tego, tak? Że nie trenowałem wcześniej, teraz trenuję. I ile teraz trenujesz? Nie wiem, ze 2 tygodnie. I jakby na ten moment jesteś przygotowany na tą walkę? Tak. Zdecydowanie? Tak. W której minucie chcesz to skończyć? Czy sekundzie? Nie, bez różnicy tak szczerze. Możemy się bić długo, możemy się bić chwilę, możemy się bić i 20 minut. Dla mnie bez różnicy tak szczerze. Nawet fajnie, bo gdybyśmy się więcej pobili, bo taka walka kurwa 10-sekundowa jest trochę bez sensu. Mhm. A myślisz, że ty masz dobrą kondycję, skoro trenujesz w sumie całe życie na boisku i w ogóle? I myślisz, że Kasper jest w stanie się bić dłużej niż 18 minut teraz? Ciężko stwierdzić, on się wtedy był w MMA, teraz bijemy się w boksie, 2 różne dyscypliny. Piłka nożna też jest zupełnie innym sportem kondycyjnym, bo tam bardziej działa to długoterminowo, to jest bardziej interwał, więc to zupełnie jest co innego moim zdaniem. Totalnie co innego. Ile się będziemy bili, zobaczymy. Wydaje mi się, że na pewno nie padnie ktoś ze zmęczenia, że to nie będzie walka na zasadzie, że ktoś przegra dlatego, że nie będzie miał siły, nie wiem, oddychać. No kurwa, to by było chyba najgorsze, co może być, nie? No i słabe w sumie, troszeczkę. A powiedz mi, Konopski jest na twojej liście potencjalnych przeciwników, czy w ogóle na razie nie myślisz o innych walkach? Ja bym chciał chyba pójść w piłkę, ja to już mówiłem, też Hubert to mówił na konfie, że ja chcę pójść w piłkę, ja chcę profesjonalnie grać w piłkę i będę grał profesjonalnie w piłkę. I na tym bym się skupił. Ja walkę na fejmie wziąłem tylko i wyłącznie dlatego, że zajebiste wyzwanie, chciałem sobie odhaczyć, nie robiłem tego nigdy wcześniej. Lubię wyzwania i gdzieś wychodzę ze swojej strefy komfortu. Tylko i wyłącznie dlatego to zrobiłem. No i tyle, nie? Nie wiem, czy będę miał czas na iść się dalej we friki, nie? Pomimo tego, że jakby zajebiście tu jest w sumie. Generalnie jest spoko. Ale gdzieś trochę w inną stronę chyba, nie? Okej, okay. A czajnik, skoro miał już propozycję, to jest też opcja, że go zobaczymy, czy na razie... Zobaczymy. Myślę, że Czajnik też ma dużo pracy, 2 kanały, dużo na głowie, jest też twarzą tego wszystkiego, ma dużo zamieszania wokół siebie i żeby on też wszedł do oktagonu, myślę, że to już duża kasa wchodzi w grę, nie? Po prostu. Na przykład z Freezem myślisz, że? Myślę, żeby wyszedł, no to była zajebista walka, ale czy... To już kwestia fejmu, naprawdę. Jeżeli chcecie zrobić taką walkę, to git. Ale wątpię, że ona się zwróci w ogóle, nie? Tak już czysto matematycznie, no. Na jednego będą musieli włożyć tyle, na drugiego tyle, że mają, nie wiem, 8 zestawień innych, czy 9. Nie wiem, ile będą chcieli zrobić walk. To się raczej nie zwróci po prostu, nie? Ale byłoby to w sumie ciekawe, bo jednak Czajnika porównują do Freeza. Byłoby. Mi się wydaje, że Czajnik jeszcze nie jest na etapie Freeza. W sensie, my się śmiejemy na filmach bardzo często z tego. Uważam, że jest bardzo mocnym youtuberem, jest najmocniejszym youtuberem w Polsce. Influencerem nie jest najmocniejszym, dlatego gdzieś jest też tak mocno zachwiane. Jeszcze potrzebuje czasu, żeby być największym influencerem w kraju, nie? A co do rozstania Czajnika z Julką, to wpłynęło w ogóle na waszą ekipę jakoś? Był to taki gorszy okres dla was, czy jednak oddzieliliście trochę tam, powiedzmy, sprawy prywatne od tych spraw ekipowych? Wiadomo, że rozstania są ciężkie, nie? No to nie ma co ukrywać, to też nie tylko związek, ale 2 najlepszych przyjaciół, nie? Ja ich znam od podstawówki. Generalnie to jest śmieszne, że chyba jesteśmy jedynym takim teamem, ekipą, zespołem, bez różnicy, jak chcecie to nazwać, który zna się całe życie, nie? To nie jest tak, że nas połączyły relacje biznesowe, że szukaliśmy Karła na Facebooku. To nie jest ten case. My się znamy wszyscy praktycznie od 10 roku życia. Julka na przykład, moja mama była wychowawczynią Julki w szkole, nie? Czajnika znam od takiego małego, bo graliśmy razem w klubie i chodziliśmy razem do podstawówki. Więc jakby my się znamy całe życie, nie? Okej, myślę, że na ten moment wszystko. Ja ci życzę powodzenia. Dziękuję pięknie. No i do zobaczenia.